pan Potański poprosił o zabranie głosu. Ja nie widzę w tym problemu, żeby w sprawach bieżących oczywiście państwo mogli zabrać głos. Bardzo proszę pana doktora, aby zabrał głos. Dziękuję serdecznie państwu radnym za udzielenie głosu. Moi drodzy, jestem tutaj razem z moimi kolegami, również kibicami, po to, żeby zwrócić uwagę na obecną sytuację w klubie sportowym Siarka. Jesteśmy tutaj, bo jak wiadomo, sytuacja ta jest po prostu tragiczna. Tak to możemy ująć. Przede wszystkim bardzo ubolewamy nad tym, że sytuacja ta również jest taka, a nie inna, ponieważ w to wszystko wmieszała się polityka. Nie chcemy, żeby klub sportowy Siarka był narzędziem w jakiejś politycznej grze. Przede wszystkim prosimy o to, żeby klub, nasz ukochany klub, który wszyscy tutaj, ja, jak i moi koledzy mamy w sercu, żeby był on traktowany z szacunkiem, żeby zapamiętać sobie, że ten klub to nie jest tylko spółka akcyjna, to nie jest kilkanaście osób, akcjonariuszy, zarząd. Nie, to jest tradycja, to jest historia i to jest symbol, który my wszyscy tutaj mamy w sercu. Przepraszam. Przyszliśmy właśnie do państwa, ponieważ tutaj no, lepszej okazji, że tak powiem, mieć nie będziemy. Jesteście państwo również włodarzami miasta, ale jesteście państwo wybrani przez mieszkańców, również przez nas, przez kibiców, ponieważ jesteśmy mieszkańcami tego miasta i swoje prawa również mamy. Także jeszcze raz to powtórzę. Klub sportowy Siarka to nie jest spółka, to nie są akcjonariusze. Siarka, Tarnobrzeg to są przede wszystkim kibice, to jest historia, to są ludzie, którzy go tworzą i to jest tradycja. Siarka Tarnobrzeg jest od 1957 roku w Tarnobrzegu. Historia wspaniała, z ekstraklasowymi tradycjami. Siarka, nazwa również piękna, jak najbardziej związana z tradycjami tego miasta. Dzięki siarce wyrośliśmy. Także naprawdę chciałbym jeszcze raz zaapelować, żeby Siarka Tarnobrzeg nie była przedmiotem politycznych rozgrywek, ponieważ cierpi na tym klub i cierpią ludzie tacy jak ja i tacy jak moi koledzy, którzy również tutaj przyszli, ale również wiele, wiele, naprawdę wiele innych osób, którym los Siarki jest naprawdę na sercu leży. Nie chcą, żeby ta Siarka była krzywdzona dla idei, która jest tego nie warta. Jeszcze raz powtórzę, Siarka jest dla nas, dla wielu z nas całym życiem, sensem tego życia. Dla Siarki oddajemy swoje prywatne pieniądze, swój prywatny czas. Także naprawdę nie chcemy, żeby to wszystko zostało zaprzepaszczone. Siarka naprawdę jako klub z takimi tradycjami zasługuje na to, by być w tym miejscu, w którym jest teraz. Nie chcemy, żeby Siarka upadła gdzieś nisko i na zawsze tam pozostała. Siarka gra teraz w drugiej lidze centralnej, gra z dużymi miastami, z klubami z równie potężną tradycją i to jest ważne, żeby właśnie Siarka była w tym miejscu, w którym jest teraz, pięła się w górę, a nie szła na dno. A do tego wszystkiego tutaj zmierza. Jesteście państwo naprawdę wpływowymi ludźmi, ludźmi, którzy stoją u władzy tego miasta, jeszcze raz powtórzę. Także naprawdę miejcie to na uwadze. Jeśli możecie pomóc, pomóżcie. My na pewno zapamiętamy to osoby, które pomogły, a które widziały inną wizję tego, gdzie ma być Siarka, ponieważ Siarka, jeszcze raz powtórzę, jest dla nas naprawdę bardzo ważną rzeczą. Dla wielu z nas jest sensem życia. My nie pozwolimy skrzywdzić Siarki i będziemy dążyć do tego, żeby Siarka dalej była tam, gdzie jest i nie żeby szła na dno, ale przeciwnie, żeby ciągle szła w górę. Nigdy nie zginie Siareczka, nigdy nie zginie, nigdy nie zginie, Siareczka nigdy nie zginie, nigdy nie zginie, Siareczka nigdy nie zginie, nigdy nie zginie, Siareczka nigdy nie zginie. Dziękuję panu doktorowi. Bardzo proszę również
Oddaję głos panu prezesowi Poteńskiemu. Drodzy państwo, z racji tej, że wokół siarki jest atmosfera bardzo nerwowa, przedstawiana ona jest w sposób nierzetelny. Całą sytuację znają bardzo dobrze kibice, znają sympatycy siarki, jak również społeczeństwo Tarnobrzega. Faktem jest, że w klubie nowy zarząd funkcjonuje od 21 lipca. W tym momencie zapoznaliśmy się z sytuacją siarki. Jesteśmy w zarządzie nie z tego powodu, że chcemy być w tym zarządzie, tylko chcieliśmy temu klubowi pomóc. Były takie głosy, aby ogłosić upadłość. Drodzy państwo, jest to pociągnięcie tchórzliwe, tego nigdy nikt nie zrobi. To, co powiedział Wojtek, siarka jest, była i będzie. W związku z tą sytuacją, która ciągnie się, można tak naprawdę powiedzieć, od miesiąca już kwietnia, kiedy były pierwsze symptomy zaległości w klubie, podjęliśmy wiele kroków, można powiedzieć, które zmierzały ku temu, aby tą sytuację naprawić. Pierwszym krokiem było wykupienie akcji przez samorząd tarnobrzeski. Drugim było zaciągnięcie pożyczki. Trzecim była subskrypcja otwarta akcji. Wykupienie akcji przez samorząd tarnobrzeski nie wziął się od zarządu na zasadzie takiej, że mieliśmy swoje widzimisię i zmuszaliśmy władze miasta do wykupienia tych akcji. My z władzami miasta rozmawialiśmy. Nasza propozycja była, można powiedzieć, skromna, bo wiemy, w jakim mieście żyjemy. To były akcje 50+1. Jednakże po konsultacjach z władzami miasta, po rozmowie z panem prezydentem Grzegorzem Kiełbem, z panem wiceprezydentem Wojciechem Brzezowskim, jak również z panem wiceprezydentem Józefem Motyką, doszliśmy do wniosków, że owszem, jest zasadność wykupienia akcji przez miasto. Było to dla nas bardzo, można powiedzieć, takie pocieszające. Jednakże pojawiły się głosy, że 50+1 to nie jest tak do końca pakiet większościowy, ponieważ przy następnej subskrypcji akcji dojdzie do sytuacji takiej, że miasto może się okazać w perspektywie udziałowcem mniejszościowym. Więc propozycja padła 60 bądź 70%. To była jeszcze lepsza sytuacja. Ale zwróćcie panowie, drodzy państwo, radni, na jedną rzecz uwagę, że w momencie, kiedy my zwróciliśmy się pisemnie do władz miasta o wykupienie tych akcji, to była zaledwie kwota 150 tysięcy. Już tak zaokrągliłem. I to jest ta kwota, o którą myśmy jedynie w tym roku, drodzy państwo, prosili miasto. Tylko i wyłącznie o tą kwotę. Po konsultacjach okazuje się, że jest akceptacja. Spotykamy się powtórnie z panem prezydentem i miała być to rozmowa już ostateczna do wykupienia akcji. Spotykamy się również z ludźmi, którzy bardzo przychylnie patrzą na naszą siarkę i są to ludzie, którzy mieli nam udzielić pożyczki. Powiedzieliśmy, że miasta nie stać w tym roku na to, aby nas dotować. Pożyczka miała wynosić, to miała być pożyczka w kwocie 400 tysięcy złotych. I tacy chętni się znaleźli. Z tym, że prosiliśmy pana prezydenta o poręczenie tej pożyczki. I ta rozmowa zakończyła się całkowitą akceptacją naszych pomysłów, a mianowicie wykupienie akcji, jak również poręczenie pożyczki. Na tej sali jest osoba, która uczestniczyła w tych rozmowach. Jest to pan radny Dariusz Kołek. Powieść od pana prezydenta, odnieśliśmy wrażenie, że temat jest załatwiony, a runda ta będzie dla nas jak najbardziej, można powiedzieć, taką rundą, która zakończy się w sensie jakimś tam sukcesem, ponieważ będą wypłacone pieniądze dla zawodników, trenerów i całego sztabu trenerskiego generalnie. Po tej rozmowie, po tygodniu czasu, otrzymujemy
informację, że nie będzie wykupiony pakiet akcji przez miasto. Spotkamy się powtórnie z panem prezydentem, mając tą wiedzę, że pakiet nie będzie wykupiony, jednakże w trakcie osoby, które chciały udzielić tej pożyczki, zobowiązują się do tego, że każdy z tych, to jest już potem jest czwórka, to jest osoby, które prowadzą działalność gospodarczą. Są cztery osoby. Te osoby zobowiązują się do tego, że w miarę możliwości zachęcą poprzez swoje kontakty, które prowadzą działalność gospodarczą, sprowadzą co najmniej jedną, dwie osoby, tak żeby tą kwotę pożyczki rozbić na większą ilość osób. Proponują również, że część pożyczki zostanie umorzona, jak również, że pozostała część pożyczki będzie przeznaczona na akcję. Czyli sam pomysł był bardzo pozytywny. Jednakże pan prezydent podczas tej rozmowy stwierdza, że również nie poręczy tej pożyczki. Ale, drodzy państwo, jesteśmy ludźmi już dorosłymi. Słowo u nas się również liczy. Pan prezydent używa stwierdzenia. Nastąpi tak zwana umowa dżentelmeńska. Każdy wie, co to znaczy. Poręczenie słowem. Oprócz tego od nas jeszcze dodatkowo wypływa propozycja, aby dotować na cały przyszły rok klub kwotą 1 300 000. A dlaczego? Ponieważ również w trakcie pan prezydent stwierdził, iż grupy nierozrywkowe przechodzą pod spółkę akcyjną. To są również koszty, drodzy państwo. Ale nie ma oporu ze strony pana prezydenta i ten pomysł również akceptuje. Czyli powtórnie wychodzimy z optymizmem. Okazuje się, że to też słowo zostało złamane. Drodzy państwo, potem następuje weryfikacja wszystkich słów, które padają na konferencji prasowej. My, tak naprawdę, ja nie mówię o zarządzie, mówię o piłkarzach, mówię o kibicach, mówię o społeczności tarnobrzeskiej, w której już ta siarka jest tak twardo umiejscowiona. Zostaliśmy jednym słowem nabici w butelkę. To nie jest powód rezygnacji zarządu. Zarządy były, będą. To nie jest to. To jest to, że nie wolno łamać słowa. Ale dodatkowo państwu powiem, ustosunkowując się do konferencji prasowej, że pan prezydent spotkał się z piłkarzami i w trakcie tego spotkania stwierdził krótko: panowie, wykupuję akcje spółki, pakiet większościowy, jak również do końca września reguluję wszelkie zaległości płatnicze. Wówczas sięgały one 400 paru tysięcy, dzisiaj 350. To słowo też nie zostało dotrzymane. Być może wówczas to stwierdzenie padło dlatego, że piłkarze wypowiedzieli się na temat swojej sytuacji. Nie mamy co jeść. Nie mamy za co do domu wracać. Sytuacja jest krytyczna. Jak pan to rozwiąże? Rozwiązanie padło. Słowo zostało złamane. Drodzy państwo, następnie pojawia się na stadionie, jest odczytany list. Po tym liście zostały zamknięte drzwi przed zarządem. Państwo, którzy uczestniczyli w spotkaniu z prezydentem, świetnie o tym wiecie, że mamy zakaz wstępu do pana prezydenta. Z czymś mi się to kojarzy, do tych czasów nie chcę wracać. Siedzą tutaj ludzie, którzy pamiętają te czasy. I w tamtych czasach
sporo ucierpień. To były przykre czasy. Ale w związku z tym, że nie chcemy komplikować dalszej sytuacji klubu, doszliśmy do wniosku, że być może będzie następny zarząd, który dogada się z panem prezydentem. Drodzy państwo, czy działacze coś robią, czy nie robią? To ja państwu powiem. Padła kwota 100 tysięcy złotych od sponsorów zewnętrznych. Że tylko taką kwotę zarząd pozyskał. To powiem państwu, że od miesiąca sierpnia do połowy października podpisaliśmy 7 umów sponsorskich na kwotę ponad 250 tysięcy złotych. To jest tylko parę miesięcy. Były trudności w rozmowie z podmiotami gospodarczymi z tego względu, że były pytania. A co miasto? Z 4 podmiotami są rozmowy zawieszone. Czekają na ruch miasta. Pan prezydent wie, jakie to są rozmowy, bo w jednej z tych rozmów jeden z większych sponsorów uczestniczył. Wówczas to prezes tej firmy, nie będę wymieniał, bo nie wiem, czy sobie życzy, ale stwierdził jednoznacznie. Panie prezydencie, ja podpiszę umowę z klubem, ale są warunki. Proszę ocieplić atmosferę wokół klubu. Proszę przerwać konferencje prasowe. One wpływają negatywnie. Klub sobie na to nie zasługuje. Tak się stało tylko przez pewną chwilę. Ten człowiek w miesiącu sierpniu skontaktował się z nami, pytając się, jaka jest sytuacja w klubie. Nie wiedząc jeszcze o tym, że nie będą wykupione akcje. Że słowo nie zostanie dotrzymane. Powiedziałem, jaka jest sytuacja. Miasto będzie partycypować w zakupie akcji. My czynimy kroki do pozyskania środków w ramach pożyczki, aby dograć tą rundę. Ale mamy zapewnienie pana prezydenta o dofinansowaniu na przyszły rok. Nie w kwocie 600 plus 100, tylko 650 tysięcy na rundę. Bo i taką kwotę napisaliśmy o dotację dla klubu. 1 300 000. To jest zdecydowanie mniejsza kwota. I jak się czują ludzie, którzy rozmawiają na zewnątrz z podmiotami, mówią o tym, jaka jest sytuacja, jakie są relacje z miastem, a potem okazuje się, kim my jesteśmy. Powiem krótko. Okazuje się, że jesteśmy bandą nierobów. Ale te 3 miesiące i 250 tysięcy to nie jest tak do końca nieróbstwo. To po raz pierwszy od bardzo długiego okresu czasu piłkarze są dowożeni dzięki tym ludziom, którzy działają w klubie, na treningi, bo do tej pory jeździli własnymi samochodami. To po raz pierwszy ma nastąpić zakup autokaru i będą wożeni za darmo na mecze piłkarskie. To jest nieróbstwo. To po raz pierwszy chyba zarząd wydaje własne pieniądze, na przykład ja, Mariusz Stadnicki. Ja wydałem ponad 4 tysiące złotych na klub. On niewiele mniejszą kwotę. Po to tylko, drodzy panowie, aby zabezpieczyć opłatę za mieszkanie piłkarzom, po to, aby zabezpieczyć koszulki dla fotoreporterów, po to, aby zabezpieczyć, ponieważ obiekty na zwierzęcu nie nadawały się do treningów, bo była tak twarda nawierzchnia, boisko w Wielowsi, które jest w bardzo dobrym stanie, podkreślam, na osiedlu, osiedlowe boisko w bardzo dobrym stanie, nam się zarzuca nieróbstwo. Co z obiektami Mosiru? Wiecie państwo, można tu wymieniać wiele rzeczy, które nie tylko ten zarząd zrobił. Można zarzucać, że nie ma kibiców. Drodzy państwo, powiem szczerze, ten, kto zarzuca, musi być na meczu. Czy ten ktoś jest na meczu? Od dziecka chodzę na siarkę.
Pomimo, że mnie kilkanaście lat w Tarnobrzegu nie było, ale zawsze jak byłem w Tarnobrzegu, zawsze jak grała, ja zawsze byłem. To nie są, no, to nie jest, to nie chodzi o to, że na siatkę się nie powinno chodzić. Tylko dla tysięcy ludzi. Być może oni nie wszyscy mogą akurat przyjść na mecz, ale dla tysięcy ludzi jest to dobro wspólne tego miasta. Dzisiaj chcemy to okaleczyć? Dlaczego my bierzemy przykład, wypowiadając się z Łodzi, bo w Łodzi kluby spadły, bo gdzieś tam nie ma klubu. A dlaczego nie bierzemy z innych miast, chociażby z Mielca, ze Stalowej Woli przykładu? Przecież w Stalowej Woli miasto dotuje tylko 300 tysięcy. Ale tam nie odcięto dopływu pieniędzy z innych spółek. A w Mielcu, drodzy Państwo, miasto dotuje każdego piłkarza kwotą 1700 zł. A reszta niech działacze załatwiają i to jest bardzo zdrowa polityka. Tu piłkarze nie zarabiają kroci, a mimo wszystko nie mają co jeść. Decyzja o rezygnacji była bardzo trudna, drodzy Państwo, bo to nie jest takie proste być w tym klubie, szanować go. I co, myślicie Państwo, że myśmy uciekli? Nie. Po prostu przed nami stanęła ściana. Czasami ściana jest nie do przeskoczenia. Ale wierzcie w jedno. My i tak damy sobie radę. Wierzę w ludzi, którzy mieszkają w Tarnobrzegu, że nam pomogą. Ponieważ my, odchodząc z zarządu, nie znaczy, że przy siarce nie będziemy. My przy niej będziemy cały czas. A do waszych sumień dzisiaj apeluję. Apeluję, Państwo radni, do waszych sumień. Nie podchodźcie obojętnie do tego, ponieważ oświata, kultura i sport, tego nigdy nie wolno zniszczyć. A niestety jest obrany bardzo zły kierunek, kierunek niszczycielski. Ja 20 lipca, jak rozmawiałem z panem prezydentem, otrzymałem inne gwarancje. I słowo zostało złamane. 20 lipca też powiedziałem, bez względu na swoje sympatie polityczne, w sporcie ich nie ma. I powiedziałem, że dopóki ten zarząd będzie, nie będzie polityki. Politykę można sobie uprawiać. Na pewno nie tutaj, bo jesteście samorządowcami. Wierzę w to, że jej tutaj nie ma. Ale w klubie sportowym tam w ogóle nie ma miejsca na politykę. Powinniśmy wszyscy sobie razem nawzajem pomagać. Ja dawałem przykład nawet panu prezydentowi. Dwóch klubów w Polsce, które startowały od zera. Piast Gliwice, który był kiedyś znanym drugoligowcem, potem został podniesiony dzięki inicjatywie kibiców i miasta. I jak ktoś się interesuje piłką, to widzi. Już teraz nie, bo mają sponsora strategicznego, ale przez bardzo długi okres czasu, od czwartej ligi do ekstraklasy. Moje miasto Gliwice. Dawałem przykład Podbeskidzia Bielsko-Biała. To jest wizytówka danego miasta. To nie wy Państwo wyjeżdżacie, to nie wy macie napisane na plecach Tarnobrzeg. To oni jeżdżą po Polsce, to oni to miasto, dzięki nim jest to miasto znane. Bo niejednokrotnie kiedyś tam ktoś się pytał, gdzie to miasto leży. Ten sport to miasto w pewien sposób reklamuje. To też wykorzystajcie. To też wykorzystajcie. Wykorzystajcie to, panowie, panie i panowie, że to są młodzi chłopcy. Średnia wieku jest 22 z kawałkiem, po zaokrągleniu 23 lata. I co oni, wyjeżdżając z tego miasta, powiedzą? Nie warto tu wracać? Chyba nie warto tu wracać. Ale ja, panowie, pamiętam, panie i panowie, pamiętam sesję Rady Miasta, jak, ze względu na to, że jako przewodniczący osiedla niejednokrotnie uczestniczyłem w sesjach. Pamiętam, co mówiliście. Jak była mowa na temat koszykówki. Ja wszystkie słowa pamiętam. A dzisiaj się od nas odwróciliście.
Mam nadzieję, że nastąpi jakiś przełom. O to bardzo proszę. W imieniu kibiców, mieszkańców. Dokładnie, ale proszę. Cieszę się, że te słowa padły. Bardzo się cieszę. Bardzo proszę, normalnie miejcie to na względzie. Dziękuję serdecznie za uwagę. Szanowni Państwo, nie ma prezydenta, więc nie mam zamiaru się wypowiadać w tym kontekście tych rozmów, które Państwo otoczyliście z panem prezydentem, bo po prostu przy nich nie byłem i nie będę się wypowiadał. Może zacznę od skierowania najpierw paru słów do pana prezesa. Cieszę się, że pan prezes pamięta słowa, które padały w czasie debaty o koszykówce, więc wtedy nie byłem hipokrytą i teraz tak samo nie będę. Otóż, panie prezesie, no ja nie byłem przy tych rozmowach, kiedy rozmawialiście z panem prezydentem, natomiast rozmawiałem zarówno z panem, a nawet kilka rozmów odbyłem jeszcze z pana poprzednikiem, a wczoraj odbyłem prawie dwugodzinną rozmowę z panem prezesem Dziedzicem. I myślę, że chyba to nie są nasze rozmowy prywatne, bo rozmawialiśmy 2 godziny o klubie i myślę, że nie jest tajemnicą, jeżeli parę zdań na ten temat powiem. Otóż, może na początek z panem prezesem, bo z panem prezesem Dziedzicem rozmawialiśmy wczoraj, tak za chwilę o tym powiem, natomiast powiem o tym, co się działo z panem prezesem Putańskim. Oczywiście spotkałem się z panem prezesem Putańskim na prośbę pana prezesa, rozmawialiśmy o sytuacji i pan prezes powiedział do mnie, że nie rozmawiamy teraz o sytuacji w tym roku, tylko o sytuacji na przyszły rok. Tak, panie prezesie, było? Dobrze. No to już mamy jeden fakt. Drugi fakt. Pan prezes Putański do mnie powiedział, że kwota, o którą oni, w sensie zarząd, prawda, bo to nie mówił tylko o sobie, zabiegają, to jest kwota 1 300 000 złotych. Ja zapytałem się pana prezesa, a jakie są jeszcze inne środki, które zarząd może pozyskać. Porozmawialiśmy w trójkę, więc te słowa nie są żadną tajemnicą. Padło kwota 100 000 złotych. 100 000 złotych pan prezes powiedział, zapytałem się nawet skąd, jakie są po prostu te środki, skąd. Pan prezes powiedział, że z Siargopolu i zakładów chemicznych. To ja panu prezesowi powiedziałem, że nie ma takiej możliwości, żeby miasto za każdym razem przez tyle lat cały czas musiało wygenerować tak duże środki, żeby po prostu za każdym razem co roku dotować klub piłkarski Siarkę Tarnobrzeg. I powiedziałem panu prezesowi dlaczego. Bo ja wiem, że państwo mówicie, że Siarka to całe wasze życie. Ja w to nie kwestionuję tego i tak dalej. Tylko ja jako przewodniczący Rady Miasta dyżuruję co tydzień i przychodzą do mnie ludzie z każdych środowisk. Przychodzą, ostatnio miałem spotkanie ze związkami zawodowymi z MOPR-u, gdzie przyszły panie i powiedziały, że po 30 latach pracy mają stawkę brutto 200. Proszą o podwyżkę. Przychodzili do nas, mówię o mnie i do prezydenta, również pracownicy edukacji, oświaty, którzy prosili, żeby im wyrównać, żeby nawet mieli płacę minimalną. Nie byliśmy w stanie tego zrobić w ciągu 2 lat, jednego roku. Zrobiliśmy podwyżkę pierwszą, zrobiliśmy podwyżkę drugą. I teraz chcę państwu o tym powiedzieć, że my jako radni musimy po prostu myśleć i patrzeć całościowo na wszystkich mieszkańców tego miasta. I wracam teraz do sesji odnośnie koszykówki. Ja bardzo wyraźnie wtedy powiedziałem jasno, że nie stać miasta na to, żeby na tak wysokim poziomie utrzymywać wszystkie 3 sekcje sportowe. Wyobraźmy sobie, gdybyśmy chcieli w takich proporcjach również utrzymywać koszykówkę, gdzie tam budżet potrzebny jest 2 miliony. Ile miasto musiałoby tych środków wyłożyć? Nie bylibyśmy w stanie nic w mieście zrobić. Natomiast powiedziałem jasno, bardzo wyraźnie, że piłka nożna to jest tradycja w Tarnobrzegu, że najwięcej młodych dzieci tutaj gra, najwięcej kibiców jest zaangażowanych w to i już nie mówiąc o tym, o infrastrukturze, o stadionie, który wybudowaliśmy za duże pieniądze, częściowo, a właściwie w większości z Unii Europejskiej. I ja też jednoznacznie powiedziałem, byłem przeciwny tamtej uchwale, nie dlatego, żeby zrobić krzywdę tym młodym dzieciom, o których tutaj pan Pyszniak mówił, tylko dlatego, że po prostu nie stać nas na takie pieniądze. Nie możemy 3 sekcje utrzymywać na takim poziomie, przynajmniej nie w tym momencie, nie z takimi problemami. Bo łatwo można, panie prezesie Putańskim, mówić o Mielcu, dotowaniu 1300 zł na piłkarza, tylko najpierw trzeba wiedzieć, w jakiej sytuacji jest Mielec, jakie ma środki i czy ma 3 dyscypliny na poziomie zawodowym. Nie ma. I nie taki budżet ma Mielec. Więc nie jesteśmy w stanie takich środków wygenerowywać. Ale wracam do naszej rozmowy. Pan prezes powiedział,
I teraz, że tak powiem, cieszę się, że to słowo zatwierdzenie z pana prezesa uspadło, bo wczoraj to samo mi powiedział pan prezes Dziedzic. Jesteśmy sobie w stanie poradzić bez pomocy miasta do końca tego roku. Jedynie, co chcemy wiedzieć, to to, czy miasto się od nas nie odwróci i będzie nas dalej finansowało. Ja powiedziałem, panie prezesie, ja konferencję pana prezydenta Kiełba odbieram jednoznacznie. Pan prezydent na konferencji powiedział, że jest kontrola, która ma sprawdzić wydatkowanie środków. Ja zapytałem pana prezesa Dziedzica wprost. Panie prezesie, czy są możliwości, żeby kontrola wykazała jakiekolwiek nieprawidłowości w wydatkowaniu środków? Pan prezes powiedział, zapewnił mnie, że nie. Że przeżył już tyle kontroli, związku piłkarskiego i tak dalej, że ma czyste ręce, jeżeli chodzi o tą kontrolę. To ja do pana prezesa powiedziałem, że panie prezesie, prezydent powiedział jasno, że nie chce dać więcej niż 700 tysięcy. A ja powiedziałem, że jesteśmy w stanie siąść z prezesem i rozmawiać, czy to ma być kwota 700 czy 800 tysięcy złotych. Powiedziałem, że 1 300 000 jest to niemożliwe, dlatego że po prostu nie jesteśmy w stanie po prostu aż takich pieniędzy generować. Natomiast nigdy nie było takiej sytuacji z naszej strony, z mojej strony, że chcemy się od klubu odwrócić i przestać dotować. Więc te plotki, które powstają, nie wiem, kto je rozsiewa. Bo skoro prezes Dziedzic do mnie mówi, że jesteśmy w stanie sobie jakoś te środki wygenerować, żeby utrzymać klub, tylko nie wiemy, co będzie dalej, no to ja nie wiem dlaczego. Przecież nikt z nas radnych nigdy nie powiedział, że nie będziemy dawać pieniędzy na piłkę nożną. Rozmawialiśmy tylko o wielkości, a takie słowa dzisiaj padają, że nie wiadomo, co się z klubem będzie działo, czy dają pieniądze, czy nie dadzą. Kwestia jest kwoty zawsze. Ja wiem, że fajnie by było, żebyśmy ten 1 300 000 mieli i tak dalej. Ale pytanie jest takie. Oczywiście, ja wiem, że chcielibyśmy awansować, chcielibyśmy, żebyśmy po prostu grali na wyższym poziomie i tak dalej. Tylko pytanie jest takie, czy w tym momencie mamy na to pieniądze. To jest bardzo pytanie wątpliwe, bo fajnie jest myśleć o awansach i tak dalej, tylko pytanie, czy jesteśmy w stanie utrzymać to. Każdy awans wiąże się z kosztami i nikt mi nie powie, że nie. Pytanie jest takie, możemy to zrobić, tylko naprawdę trzeba to zrobić w momencie, kiedy jakieś środki dodatkowe będziemy jeszcze mieli. Ja dzisiaj chcę wam powiedzieć, że po prostu nie do końca, nie chcę mówić o tych słowach odnośnie co prezydent wam powiedział, bo po prostu nie byłem przy tym. Szkoda, że dzisiaj nie możemy tego skonfrontować. Myślę, że nie będzie problemu z tym, żebyśmy się mogli spotkać i o tym porozmawiać. Natomiast jeżeli ja słyszę taką sytuację, no bo zwracam się teraz też i do piłkarzy, zwracam się teraz do kibiców, takie stwierdzenie padły z ust prezesa Potańskiego, który to przed chwilą potwierdził, bo mówicie, że oni nie mają środków i tak dalej. To jeżeli ja słyszę w tym momencie, że dobrze, zarząd może sobie poradzić w jakimś sensie takim, tylko potrzebuje zapewnienia, że będą pieniądze na przyszłość i że nikt się od klubu nie odwróci. No to ja jeszcze raz powtarzam, powiedziałem to prezesowi. Sprawa jest jasna, prezydent też również to jasno powiedział. Nie powiedział prezydent, że się odwrócił od klubu, a już tym bardziej nikt z radnych na to na pewno by się nie zgodził, żeby nie przekazywać środków na to. Kwestia jest tylko wielkości środków, o których teraz rozmawiamy. I myślę, że możemy dalej rozmawiać. Tylko no też chciałbym, żebyśmy po prostu byli, uczciwie się traktowali, panie prezesie. Bo nie można mówić chłopakom, że nie ma środków na to, żeby teraz nie mieli nawet na jedzenie, a do mnie takie informacje, ja mam jeszcze z wczoraj, pan to potwierdził, że jesteśmy w stanie sobie jakoś poradzić, czy pożyczkami, czy innymi rzeczami, ale ważne jest zapewnienie ze strony miasta, że po prostu będziemy z wami. No to ja myślę, mówię w imieniu moich radnych, że to zapewnienie macie. Jeżeli nie będzie nieprawidłowości, bo ja nie mówię, że pieniądze jakieś poszły, że trzeba było zawodnikom kupić obiad i tak dalej, nie mówię o takich rzeczach, bo to nie są nieprawidłowości. Chciałbym, żeby to po prostu okazało się, nie wiem, pan prezes Dziedzic mnie zapewnił, że nie ma żadnych problemów w klubie. Jeżeli tak, cieszę się bardzo. Z naszej strony na pewno macie zapewnienie, że środki, o których rozmawialiśmy, jesteśmy dalej w stanie przekazywać na piłkę nożną. Tylko o tych środkach, o których rozmawialiśmy. Można spierać się, że to ma być 700, 800, ale jeżeli chcemy mieć nawet 1 300 000, to naprawdę, no nie, chciałbym, żebyśmy po prostu to rozumieli. Prezydent też to wielokrotnie powtarzał, że chciałby, żeby ta partycypacja w kosztach była, ja nie powiem, że równa, bo ja nie oczekuję teraz od państwa, żebyście nagle 1 300 000 znowu znaleźli w tym krótkim czasie. Na pewno zgadzam się, że sytuacja wokół klubu nie powinna być taka, tylko pytanie jest takie, czy rzeczywiście, kto tą atmosferę napędza? Bo ja rozumiem, że dzisiaj państwo jesteście tutaj na sesji Rady Miasta i jakbyście skierowali list z podpisami, to ja przynajmniej wiem, czy ten list jest. Kto się do nas zwraca, bo kierowany jest do władz miasta.
Natomiast jak pisze się jakiś list, który oczywiście dla mnie nie był w żaden sposób negatywny, bo tam była wręcz prośba tylko i wyłącznie o interwencję i prośba o zauważenie państwa. Ale nie zmienia to faktu, że ciężko taki list odebrać poważnie, jeżeli list skierowany jest do władz miasta, od mieszkańców i kibiców i nie ma tam ani jednego podpisu. Ja nie wiem, czy to państwo zrobiliście, czy nie. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć. Natomiast dzisiaj państwo przyszliście. Ja rozumiem, że więc ciężko mi na to wierzyć, że ten list był od was skierowany, bo jeżeli jesteście przy stanie tutaj, to, nie dziwi, to chyba nie byłoby dla was problemu, żeby ten list również podpisać. W każdym bądź razie, kończąc moją wypowiedź, tak jak powiedziałem, mamy wypowiedzi jednego pana prezesa, drugiego pana prezesa. Rozumiem, że one są aktualne. Mam nadzieję, że kontrola naprawdę nic nie wykaże, bo jeżeli klub był prowadzony prawidłowo, to nie widzę problemu, tylko jest kwestia naprawdę, czy jesteśmy w stanie, o jakich środkach jesteśmy w stanie mówić, w lewo, prawo. Dziękuję. Cały rok, to jest kwota 650 tysięcy na rundę. Na rundę. Więc tak sytuacja wygląda. Zarówno ja, jak i przyszły prezes o tym samym myśli. Nie nabijamy tym do komputera, tylko postępujemy razem. Panie prezesie, no ja tylko chcę powiedzieć tak, no mówi pan o kwocie, którą żąda pan od miasta. Ja chciałbym też poznać, o jakiej innej pieniądze pan tutaj mówi. Panie prezesie, myślę, że tak, ale proszę dać mi powiedzieć. Pan prezes Dziedzic zaprosił nas dzisiaj na spotkanie we wtorek. Myślę, że to będzie miejsce i pora i czas, żebyśmy mogli spokojnie tam wtedy o tym porozmawiać. Myślę, że to naprawdę będzie wtedy miejsce i czas na to, żeby spokojnie, bez emocji porozmawiać po prostu. Dobrze, bardzo proszę, pan radny Masalesz. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Jak państwo pamiętacie, ja wielokrotnie mówiłem o pewnych aspektach, choćby, bo to nie jest tak, jak zrozumiałem intencje, że działacze klubowi siarki poszukują pieniędzy w budżecie. Są tak zwane półśrodki. O jednym półśrodku dzisiaj mówiłem. To był bazar. To była wędka, którą 3 lata temu dostał klub w myśl zasady i to była propozycja sugerowana przez profesora Zycha, który akurat nigdy nie był specjalnym miłośnikiem sportu, tego przez duże S, ale mówił, no chce klub mieć dotacje, niech ma dotacje, w jakiejś części resztę niech sobie wypracuje. W związku z tym była bardzo dobra potrzeba i ja mówiłem w lutym, dajmy szansę klubowi i możemy odbijać piłeczkę, że musi TBS zarządzać. Dzisiaj słyszałem, że marszałek kilka miesięcy się zastanawiał nad aspektem placu targowego. Natomiast doskonale wszyscy wiedzą, że TBS miał sobie znaleźć operatora, wyłonić operatora w postaci Zakładu Działalności Gospodarczej Siarki. Ale zostawmy to. Nie twórzmy wokół klubu afery. Jest jakaś fatalna tendencja tej kadencji, że w tym mieście wszędzie są afery. Przez 5 miesięcy czy 7 miesięcy tego roku słyszałem, że prywatni właściciele doją miasto. Więc wystarczy sprawdzić w KRS-ie. Ci prywatni właściciele to firma Panorama, to firma Skobu, to firma Karabela.
To firma, zakład za drzewy. Panie radny, to są konkretnie, naprawdę... Ale bardzo proszę, naprawdę, ja słuchałem, co pan przewodniczący. Ale nie o to chodzi, tylko wie pan co, właśnie tutaj ten apel odnośnie, żeby polityki właśnie nie kierować. Bardzo proszę, niech pan się skieruje do kibiców w tej sprawie. Ale właśnie w tej sprawie. Nie, no, w tej sprawie pan w ogóle nie mówi. Próbuje pan po prostu populizm wszyscy uprawiać teraz. Proszę, w tej sprawie się zwróć. Ale właśnie w tej sprawie. W tej sprawie mówię, żeby oczyścić atmosferę wokół klubu sportowego. Ponieważ tam nikt złotówki poza panią księgową na pół etatu i panią sekretarką, tam nikt z prezesów nie wziął ani złotówki. Tam żaden z członków Rady Nadzorczej nie wziął ani złotówki z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. Co więcej, osoby, których na to stać, co miesiąc do klubu płaciły po 10 tysięcy. Zakłady chemiczne do kwoty 300 tysięcy w ramach umowy reklamowej przekazywały na cele funkcjonowania sekcji piłkarskiej. Natomiast my jako samorząd doprowadziliśmy, panie przewodniczący, do określonej sytuacji. Do sytuacji, w której wielu przedsiębiorców starożytnych... Panie radny, do kibiców proszę się zwracać, nie do mnie. Że zwracam się, tak, tak. Zwracam się. W której sytuacji przedsiębiorcy tarnobrzescy słyszą, że w tym klubie coś się dzieje złego. Każdy podmiot, każde stowarzyszenie, każda organizacja biorąca dotacje z budżetu miasta jest zobligowana do rozliczenia. Jeśli rozliczenie jest prawidłowe, to w wyniku tego rozliczenia jest przyjęte i jest szansa na kolejną dotację. Ja rozumiem, ja na przykład będąc na meczu słyszałem list i nie widziałem w tym liście żadnego niewłaściwego zwrotu. Nawet bym powiedział, że sądzę, że w minionych latach no, niektórzy by w określonej sytuacji nie wytrzymali i poszli na jakiś budynek. Natomiast to był bardzo stonowany list zakończony apelem. Panie radny, i w wyniku tego apelu... Panie radny, po prostu nie pozwolę panu na uprawianie hipokryzji i tylko i wyłącznie po to, żeby podburzać ludzi, naprawdę. Ale nie w ogóle się pan nie zwraca do kibiców, tylko pan próbuje po prostu teraz swoją prywatną wojenkę uprawiać. Tak trzeba to po prostu powiedzieć. Naprawdę, o jakich pan teraz mówi drogach na jakieś budynki? Naprawdę proszę, wie pan co, brakuje słów. Odbieram panu głos, panie radny, bardzo proszę zająć miejsce. Odbieram panu głos, proszę zająć miejsce po prostu, bo to jest karygodne, co pan robi. Pan nie chce rozmawiać. Wiecie co, szanowni państwo, spotkajcie się z panem radnym Mastalerzem, jak kamery znikną. To wtedy zobaczycie, i co będzie mówił. No ale panowie się spotykali... Proszę? No. Proszę? Nie, to nie wiem, dlaczego nie ma pana prezydenta. Był wcześniej na sesji, teraz go nie ma. Nie wiem, dlaczego. Zgoda, tylko że no ja nie jestem w stanie powiedzieć, dlaczego prezydenta nie ma i też nie miałem żadnej siły go zatrzymać. Skierujcie państwo to pytanie do prezydenta, dlaczego go nie ma. No naprawdę no nie jestem w stanie za niego odpowiadać. Panie przewodniczący, mogę kontynuować jak nie, radny? Nie, nie może pan kontynuować. Bo co? Nie. Ale proszę mi powiedzieć, z jakiego powodu pan mi głos odbiera. Panie radny, chciałbym, żeby zabieram panu głos, bo nie wypowiada się pan w sprawie, tylko po prostu próbuje pan brutalnie uprawiać propagandę. Pokazuje źródła, potencjalne źródła utrzymania dla klubu, z których to źródeł klub korzystał w poprzednich latach bez fobii i obsesji. Jednym źródłem był bazar, o który apelowałem o rozwagę. Kolejnym źródłem były spółki komunalne, które i tak nie przekazują do miasta zysku w formie umów reklamowych, na które prezydent miasta jako organ wykonawczy, my jako radni sprawując nadzór nad prezydentem przy odrobinie dobrej woli mamy wpływ, ponieważ dzisiaj w przypadku TBS-u, panie przewodniczący, słyszeliśmy, że TBS wypracował panie radny, zysk. Zabieram panu głos, bo po prostu mówię, kieruje się pan do mnie, w ogóle pan nie zwraca uwagę na temat i nie mówi pan do ludzi. Odbieram panu głos, proszę wyłączyć mównicę panu radnemu Mastalerzowi. Może jak znikną kamery, to pan radny wtedy będzie normalnie mógł rozmawiać. Nie mnie to, panie radny, skwintowali tylko pana. Proszę zająć miejsce. Pan ma wybitnie wysokie ego. A na wysokie zapraszam ego na miejsce, pracuje. Panie radny. Żerujące. Brakuje słów do pana w ogóle wystąpień. Brakuje słów. Panie radny, właśnie aż dobrze, że mieliśmy dzisiaj sprawozdanie spółek. Jak można po prostu takie rzeczy... Jak można takie rzeczy mówić do ludzi w przypadku spółek miejskich, gdzie mamy wodociągi, gdzie mamy stratę w wodociągach 5 milionów i podnosiliśmy cenę wody w grudniu. To jest po prostu czysta hipokryzja. Jak można mówić o finansowaniu z kopalni, która jest w upadłości, gdzie ludziom się zmniejsza wynagrodzenia, a tutaj chcemy dawać ze spółek pieniądze na ten... Czysta hipokryzja. Panie radny... Myślę, że
że tak powiem, słowo kibiców chyba jest tutaj jednoznaczne.